lutowe rozsady kwiatów i warzyw, jakie robię po raz pierwszy, mówią mi o Bogu. Małe ziarenko, ile w nim potencjału, siły. Zwykła kruszynka, w której kryje się życie. Bóg tak samo mówi o wierze. Z małego ziarenka wiary rozrasta się Królestwo Boże. Same ziarenko nie wystarczy. Potrzebuje ziemi Kościoła z pokarmem sakramentów, wody modlitwy i światła Ducha Świętego. Brak choćby jednego sprawia, że nie będzie życia. Czasami jest też tak, że choć ziarenko wszystko otrzyma, to nie chce wydać życia. Nie chce. Widzę też, że choć ziarenka zasiane tego samego dnia wschodzą jedne wcześniej, jedne później. Uczą cierpliwości. Uczą nadziei, że osiągnąwszy swój cel, będą z pożytkiem dla innych. Wiele dni trzeba czekać, aby się dobrze rozwinęło. Czasem, gdy podrośnie i cieszy swoim rozwojem, pojawiają się szkodniki, żerując na roślinie, lub też różne choroby. Czy to nie obrazuje nam tak dobrze stanów naszej duszy?